Wikingowie wynieśli serialowe sceny batalistyczne na nowy poziom, dokładając do tego wciągającą, często okrutną historię i epicką intrygę. Ale czy widziałeś, że fani mogli też poznać wcześniejsze losy Ragnara i Rollo? Albo za co historycy krytykowali twórców serialu? Lub też czemu pierwszy sezon miał dokładnie 9 odcinków? O tym, jak i wielu innych ciekawych faktach, dowiesz się z tego materiału. Ja jestem Sznikiel, a to 10 brutalnych faktów o serialu Wikingowie. Serial zainspirowały sagi wikińskie, zwłaszcza saga o Ragnarze Lodbroku i saga o dzieciach Ragnara. Wiele z tego, co widzimy na ekranie, ma też swoje korzenie w podaniach z okresu, z wielkimi podbojami Wikingów i spustoszeniem Paryża włącznie. Najwięcej kontrowersji wywołuje postać Lagerty, która prawdopodobnie została dopisana później przez anglosaskich poetów. Pierwszy sezon był w 70% kręcony na zewnątrz. Część ujęć zarejestrowano w Norwegii, jednak znaczna większość z nich pochodzi z okolic irlandzkiej góry Lugala, Parku Narodowego Wicklow i wioski Ashford. Irlandzkie pejzaże spodobały się ekipie, dając wrażenie skandynawskich plenerów przy jednoczesnym oderwaniu się od wielkich aglomeracji. Pewnie dlatego filmowanie w tych rejonach kontynuowano aż do końca prac nad serialem. Trudno zgadnąć, co działo się w głowach twórców w trakcie castingu, ale trzeba przyznać, że wykonali kawał dobrej roboty. Mało jednak brakowało, a serial wyglądałby zupełnie inaczej. Travis Fimmel, zanim dostał rolę Ragnara, był przesłuchiwany do postaci Rollo, chociaż sam chciał wystąpić jako Floki. Zanim Gustav Skarsgård wszedł w buty Flokiego, wraz z Clivem Standenem, późniejszym serialowym Rollo, starał się o rolę Ragnara. Na szczęście ekipa była w stanie idealnie ułożyć te puzzle, nawet jeżeli zrobili to wbrew woli aktorów. Obraz Wikingów serialu czasami znacznie odbiega od popkulturowego wyobrażenia skandynawskich wojów. Wiele kontrowersji wywołały m.in. tatuaże pokrywające ich ciała. Jak się jednak okazuje, mają one bardzo dużo wspólnego z prawdą. Świadczy o tym wiele spisanych podań naocznych świadków. Był to element charakterystyczny także dla ówczesnych Celtów i Słowian. Kattegat, będąca głównym miejscem akcji serialu, to fikcyjna osada. Nawiązuje nazwą do ciśniny Kattegat, znajdującej się między Danią a Szwecją. Sama nazwa została ukuta dopiero w XV wieku, a więc 600 lat po wydarzeniach z serialu. Prawdopodobną siedzibą Ragnara i jego synów była wyspa Zelandia, znajdująca się opodal Kattegat. W dniu premiery pierwszy odcinek serialu przyciągnął przed ekrany 6 milionów Amerykanów. Był to też najchętniej oglądany program w przedziale wiekowym 18-49 lat. Jego sukces sprawił, że History Channel zwiększyło budżet na pierwszy sezon do aż 40 milionów dolarów i zmieniło znacznie scenariusz. Początkowo planowano, że Ragnar zginie pod koniec pierwszego sezonu. Mimo że serial mocno trzyma się faktów historycznych, to nie ustrzegł się kilku błędów. Najbardziej widocznym jest sama nazwa – Wikingowie. Ówczesne ludy nie nazywały siebie samych tym określeniem. Stosowano je wobec wojów, którzy trudnili się zamorskimi wyprawami i plądrowaniem pomniejszych osad. Serial spotkał się też z krytyką środowiska naukowego, które zarzucało twórcom pewne uproszczenia w ubiorach oraz przesadne umniejszanie wiedzy Wikingów m.in. na temat Brytów. Czytając o okresie największych podbojów i zwycięstw Wikingów, zobaczymy bardzo dużo podobieństw do serialu. Rollo został oparty na postaci Wikinga Hrolfa, którego losy były bliźniaczo podobne i zwieńczone własnym terytorium na brzegach Francji. Należąca do niego Normandia wzięła nazwę właśnie od ludów normandzkich. Floki to historyczny pierwszy odkrywca Islandii. Losy Ragnara i jego dzieci też w dużej mierze pokrywają się z materiałami historycznymi, z dalekimi wypadami Bjorna w szczególności. Twórcy jednak nieco uprościli historię, jaka miała miejsce po zdobyciu przez Wikingów ogromnych pałaci ziemskich na Wyspach Brytyjskich. W tym okresie osiągnęli oni szereg znaczących zwycięstw, docierając nawet do miasta Luna we Włoszech. Premierze pierwszego sezonu serialu towarzyszył darmowy komiks. Rozgrywał się on przed wydarzeniami znanymi z serialu, ukazując nam Ragnara i Rollo walczących u boku ojca. W trakcie lektury byliśmy też świadkami pierwszego spotkania Ragnara z Lagertą. Komiks można było zdobyć m.in. na Comic-Conie. Pierwszy sezon serialu nie bez powodu miał 9 odcinków. Cyfra ta ma silne znaczenie w mitologii nordyckiej. 9 dni wisiał Odyn na drzewie świata, przebity własną włócznią. Odyn miał też zresztą pierścień, który co noc tworzył 9 kolejnych pierścieni. Heimdall, strzegący tęczowego mostu, miał 9 matek. Legendarny symbol Walknut ma 9 rogów. A to tylko kilka z wielu przypadków, gdy cyfra ta miała szczególne znaczenie.
Jeżeli znacie inne przykłady, piszcie w komentarzach. I to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej filmików o tej tematyce, zostawiajcie łapy w górę i piszcie komentarze. Nowym widzom polecam zasubskrybować kanał i kliknąć dzwona. Ponadto poważna strona ma też swój własny portal oraz fanpage na Facebooku, do których linki macie w opisie filmu. Do następnego odcinka. Excelsior!